No, ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat, co wy ludzie mówicie ogółem. Czy ja mogę wstanąć, czy mogę usiąść, ale ogółem, czy jest ziemia płaska? Płaska? Jaka po... No, płaska. Ja byłem na księżycu prawie i po prostu księżyc patrzył na ziemię. Ale ziemia, czy jest płaska? No, czy jest stół płaski? Ale ziemia, czy jest płaska? Ludzie ogółem, zastanówcie się. Ja byłem ostatnio na Krzyżycu i spadałem, czy na ziemię płaską, czy na kulą odporną od płaskiego. Ja nie wiem jeszcze. Ogółem spotkałem człowieka takiego wspaniałego i to nie był człowiek, to był żubel z sarną i spadałem i spadłem na żubra i on powiedział: nie, to nie za bardzo jest płaska ziemia, to jest pół okrągła, ale ja mówię, co ty pierdolisz, to musi być inaczej. Jak inaczej? Jo. On mówi do mnie, inaczej? O, jak inaczej? Zerów go. Mówi, inaczej? Mówi, inaczej? Jak inaczej? Ktoś wymyślił ziemię. Czy jest płaska? Ja mówię, co ty pierdolisz, kurwa, kłopoty? Jak jest półukrągła, a ze strony jest okrągła. I oni zaczęli się myśleć, o cholera. Dobry człowiek. Ja mówię, tak myślę, to dobry człowiek? Popatrzcie na historię, na którą niektórzy lecieli na Księżyc, polecieli dalej i wylądowali na żubrach. To ja byłem ostatnio na Księżycu, okrągła, a słońce? Słońce się obraca? Na czym się obraca? Na płaskim? To kurwa musiałoby mieć 100 lat. To musi być coś okrągłego. I po prostu ja chciałem się na ten temat wypowiedzieć, bo ja nie jestem historykiem, bo ja byłem tam i jestem tutaj i po prostu i pewne rzeczy świat nauczył mnie i po prostu chciałem wam powiedzieć, że zastanówcie się, czy jest ziemia okrągła. Ja myślę, że jest pół okrągła, a nie, to musi być, ona musi się przewracać, musi mieć oś jakąś. A jako oś, ja nie wiem, od słonia? Nie wiem, od... I po prostu powiem wam, że zastanówcie się. Mam pytanie do pana. Tak? Panie... Spadłeś? A byłeś na Księżycu? Nie byłem na Księżycu, ale chcę zadać... Nie będzie. Ale chcę zadać dla pana pytanie. Kto zatrzymał ziemię, a kto zatrzymał słońce? Jaki człowiek? Orbit. A nie, bo nie zgadza. Nikolaj Kopernik.
A Orbit, to on był Orbitem. A nie, nie. Kopernika każdy zna, że on tam był. A to był, a wiadomo, co ja powiedziałem. I po prostu... A to Ziemia nie jest okrągła? Tylko płaska? Jak oni mówią? Co oni tam pierdolą, że jest płaska, a księżyc jest kurwa? A to jest pierdolenie? Nie wiem. Spytaj się. Ale przepraszam, ale jak tam pan był na księżycu, to pan wyjął czy tam... Tu, jak powiem, nie wiem. Pierdolenie się? Tam robię? Jest dobre rżnięcie. A czego? Nie wiem. Osła. O! Tam osły też biegają. A już tam posłuchnie? To pytaj się Orbity. A jakiego? Tam, który był. To ty byłeś, no to jest Orbity. A, to ja nie muszę całej prawdy mówić. Ale czego? Wolę, ja żubra wolę. Chodź, jak ja byłem tam na górze i... Pływałem na żubra. Z góry? A co? Nie mogłem? A co? A ile lat pan leciał na żubra? Ile lat? O, moment jest. Co? Raz, raz, raz. O, siema. I pijemy sobie żubra. A ile pan wypił żubru? Interesuj się. Zobaczmy. O, przepraszam. Nie wypił. Ja się pomyliłem z pytaniem. Ile pan razy skakał na żubra? Raz skoczyłem, to miałem żubra. Ale przepraszam, jeszcze mam pytanie. A tam żubry co są? To spytaj się ich. Nie, ja chciałem pana się spytać się, panie kosmonauto. Tam jest wspaniały świat. Pamiętaj. Lepszy tu? Żebyś tam był na górze. Spadał z księżyca albo dalej, to byś zobaczył, który żubry teraz się mieszają z czym? Z misiami polarne. Wiesz, a ja myślę, że żubry się mieszają jak gros kapusty. No, co mi? Tak, tego nie słyszałem. Z kapustą pani Orbity się nie zje. Jeszcze tego nie słyszałem. Ale tam grosz z kapustą jedą czy nie? Nie. Grosz to niektórzy z tego mają... Czego? Zależy od żołądka, pamiętaj. A tam żołądki nie mają? Mają, ale gro... Nie, no pan powiedział, że zależy od żołądka. Ale... To tam mają żołądki, czy nie mają Orbity? Ale z kim pan rozmawia? Majorem. Majer robił... Przepraszam, nie z majorem, ja cię pomyliłem. Przepraszam bardzo. Tym... Z kosmonautą. Oj, jakich kosmonauta? No jak pan tam był, to kosmonauta się nazywa. Ja jestem światowy człowiekiem, pamiętaj. Światowy? Każdy człowiek polski mnie zna. Karolinka! Karolinka to jest... Karolinka, ty! To ten człowiek plecie. On plecie. Chyba koszałkę, kołbiałki plecie. Tak. Ty, w Białce był. Ja w Białce nie byłem. No. Tylko on plecie koszałki koło Białki. Chyba. A pan tam nie zagląda, nie? Lądki chodzą. Pan tam nie zagląda do niej. Tam zabronione. Bo pan coś tam szukasz u niej. A co? Ty chcesz... Panie Pawle! Ty szurasz! No stop! Taka dziura wielka! Trzy dziury wielkie! A to pan ja rozpierdoliłem?
przepraszam. Także to powiedziałem. To ja rozpierdolę, mnie nie ma dwa, a ty kurwa ją. No właśnie, mnie nie ma, ja się udarę, ty, a ty przychodzisz po cichu, raz, dwa, trzy, zrobisz i uciekasz do razu. Ja nie chcę powiązywać, tego dziura jest jedna i druga rozpierdolona. To byś pobrał. Nie, bo dostanę stóp banana. Co? Jajco. Jajko to u kury, ko. Nie wpierdala się w mój interes. A ja nie wpierdalam. To twoja jest, kurwa. To nie moja. Gospodynia, która wali i nogę zagina. Ale jak zagina nogę, to ją, nie wiem, szturasz trochę, bo znikasz. Nie a kobieta, co, z kobietą co się robi? Czego szturasz się? O, to jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. O! Powiedzieliście, że ja ją sztura chcę. No stop. A panie Bartko, czy tam się upali? Proszę tej kobiety nie. A czemu? Czy to... A kobiety się nie kocha? Przepraszam. Tak? Ciężko. A czemu? Co? Kipkę rozjebałeś i co dalej będzie? Jest co? Proszę kulturki. No, kulturki? Tak. Ale dlaczego tą kobietę przyprowadzasz tą? No, twoje kobieta. Przepraszam bardzo. Przepraszam, a później mnie obraża. Obrażam? Tak. Jak ty ją przyprowadzasz? Jak ty idziesz z białką? Do tego pokoju ona leży, a ty idziesz, kleisz i a ty do mnie mówisz, no ty kurwa jesteś narkomanem.